Witam Was z tej strony Kamilos446 i oto jest już film zapowiadany, czyli pytanie odpowiedzi. Ja dokładniej będę właśnie odpowiadał na Wasze pytanie, jakie zadaliście mi pod poprzednim filmem. W filmie właśnie, którym zapowiadałem pytanie i odpowiedzi. I na początku chcę Wam coś powiedzieć. Przepraszam Was, że no troszeczkę długo musieliście czekać, ale jednak w ogóle, że materiałów nie ma, ale niestety ja, że jakby nie mówić, jak i każdy ma szkołę, co tym idzie, mam dosyć dużo sprawdzianów już teraz pozapowiadanych, po prostu muszę się użyć, no muszę. Wolę już na początku mieć jakieś dobre oceny, niż później je tak niż później poprawiać te złe. Dobrze. W takim razie możemy rozpocząć, znaczy przejść do pytań. I tutaj zauważyłem właśnie, że wprawdzie pytań nie jest za wiele, ale dobrze, że się jakieś pojawiły. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by się stało, gdyby w ogóle pytań się nie pojawiało, nie pojawiały. No dobrze, zaczniemy od tych najstarszych, czyli pójdę, przejdę po prostu od tych najstarszych, czyli tych pierwszych Przepraszam, że się trochę tak jąkam, ale od razu to nagrywam po szkole, po prostu chciałem od razu to już mieć tak z głowy. Taktycznie, aha, czyli to epicki puszek, to o co się mnie pytasz? Pytanie, jak wrażenie po egzaminie? Aha, chodzi tutaj o egzamin gimnazjalisty, poprawkowy. Udało mi się zdać, tak w ogóle właśnie, udało mi się zdać, wszystko ładnie, pozytywnie. No jakie wrażenia? No, były pozytywne. I się cieszę, że udało mi się przejść do następnej klasy. W ogóle dzisiaj właśnie uzyskałem świadectwo, bo do tej pory tego świadectwa nie miałem. Troszeczkę dziwnie tak niby być w drugiej klasie, ale jednak nie mieć żadnego papierka. Oczywiście świadectwo to nie jest papierek, ale jednak dokument, który udowadnia, że dostaliśmy tą promocję. Ja do tej pory jej nie miałem, a teraz w końcu ją dostałem. Dobrze. Kolejne pytanie. Podolski.pl się pyta, co ile będą wrzucane filmiki z Juice'a, Szybcy i Gniewni? W nawiasie głównie mi o tą serię chodzi, ponieważ jest mało ludzi, którzy tę grę nagrywają, a u ciebie tak naprawdę tą serię ogląda mi się bardzo przyjemnie. Widzisz, no właśnie jak mówię, z tymi materiałami będzie różnie, ponieważ raz będę częściej wrzucać, raz będę rzadziej, no teraz akurat właśnie na tą drugą opcję na razie, że tak powiem, się ustawiłem. No po prostu nie wiem do końca jak często będzie. Nie wiem, może raz na dwa tygodnie może się pojawić jakiś, ale jeśli chodzi o same Juice'et, to no nie wiem, naprawdę nie wiem. Szczególnie też, że w Juice'et, jak wiadomo, jest ta funkcja uaktywniona, której nie da rady wyłączyć w żaden sposób, ten autozapis, który niestety powoduje, że jeżeli coś pójdzie nie tak podczas nagrywania, to niestety nie będę mógł tego cofnąć, dlatego zawsze przed nagrywaniem sobie zapisuję te swoje te zapisy. Zapisuję sobie te zapisy. Zapisy z gier przechowuję w danym na danym dysku i tam sobie one tam czekają, a w razie czego gdyby coś się tam nie pojawił, gdzie coś. No widzicie, no i bledzę głupotem, po prostu jestem trochę zmęczony, ale chciałem od razu już to szybko zrobić. Po prostu, jeżeli coś pójdzie nie tak, to dlaczego mogę sobie to wczytać. Ale jeśli chodzi o samo głównie pytanie, że co ile będą wrzucane, to właśnie odpowiadam, ciężko jest mi stwierdzić, naprawdę bardzo ciężko. Nie wiem, może raz na dwa tygodnie taki jeden film by się pojawiał, albo może dwa, albo tylko jeden, nie wiem, ciężko jest mi stwierdzić, naprawdę ciężko. Cóż, dziękuję Ci bardzo, że troszeczkę mi slebiesz tym, że jednakże przyjemnie się ogląda. No dziękuję Ci za to, ale trzeba jednak przyznać, że Juice'et, w sumie jakby nie mówić, chyba Juice'et obecnie, jeśli chodzi o odcinki, to chyba póki co tak prowadzę, jeśli chodzi o tych polskich youtuberów. Nie wiem wtedy, jak jest amerykański, w ogóle zagranicznymi, ponieważ tak zbytnio nie oglądam, a jeśli już coś tam oglądam, to głównie nie takie jakieś zagrajmy wy, tylko może jakieś pokazówki czy coś takiego. Więc no mówię, nie wiem do końca, nie wiem, co ile się będzie to pojawiać. Dobrze, i twoje drugie pytanie, interesujesz się jakimś sportem? Jeżeli tak, to jakim? Widzicie, do końca tak nie interesuję się sportami, może kiedyś na początku, no chociaż tego w zasadzie się chyba nie zalicza do sportu, chociaż no dobrze, powiedzmy,
Kiedyś, nie wiem właśnie, czy Formuły 1 się zalicza do sportów, chociaż mi się tak nie wydaje, bo jeżeli się zalicza, no to mogę powiedzieć, że kiedyś się tym interesowałem naprawdę cały czas, tak oglądałem wszystkich, znałem wszystkie zespoły, szefów zespołów, kierowców samych. Oglądałem nawet właśnie jeszcze, nawet na kasety nagrywałem, nawet czy też później na płyty, a także nawet interesowałem się takimi rajdami samochodowymi w WRC. Też miałem również dużo na płycie, nawet takie dokumentalne. Mój dziadek, który, no tak nie chwaląc się, ale świętej pamięci, był samym tym. Był. I jak się na nich mówi? Był sędzią samym rajdowym. Dosłownie był samym sędzią, miał wiele te notatki, nawet te, które mają piloci, którzy oni sobie zawsze tam zapisują dane zakręty i w ogóle. To ja coś takiego miałem i mi się to naprawdę podobało, to była moja pasja. Już nie mówiąc o tym, że cały czas pogrywałem w takie rzeczy i naprawdę też byłem w tym dobry, ale nie pogrywałem na klawiaturze, chociaż no, jeżeli nie miałem kierownicy, no to musiałem, ale grałem na prawdziwej kierownicy. No oczywiście, jeśli chodziło o zmianę biegów, to była zawsze automatyczna, nigdy na ręcznej nie jeździłem, ale zawsze się tym interesowałem. No niestety teraz już chyba wszystko poszło na śmietnik. A szkoda, bo nie mam sobie, nie, teraz nie mam co wspominać. Znaczy wspominać mogę tylko to, co pamiętam, a nie mogę nic obejrzeć. No ale wracając tam do pytania, nie wiem, czy to można zaliczyć do sportu, bo jeśli tak, no to się tym kiedyś interesowałem, bo jeśli chodzi o piłkę nożną, siatkę, nie wiem, koszykówka, czy coś tego typu, no to tak niespecjalnie. Niczego nie trenuję, nie chodzę na jakieś treningi, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. No i ostatnie pytanie od Franka Zielińskiego. Się pyta, czy jest to twój... I teraz tutaj pytanie, czy pierwszy kanał, czy jedyny kanał? Bo tutaj dało tutaj cyferkę 1 i do końca nie wiem, czy chodzi o pierwszy kanał, czy to jest mój pierwszy kanał na YouTube, czy to jest po prostu mój jedyny. Bo jeśli chodzi o to pierwsze, czyli czy to jest mój pierwszy kanał, no to... No tak, to jest mój pierwszy kanał i czy to jest mój jedyny? No też to jest mój jedyny kanał. Jeśli o to chciałeś zapytać, mój drogi Franku, to tak, to jest mój jedyny i pierwszy kanał i zawsze taki będzie, chyba że ktoś mi tutaj się włamie i niestety mi zabierze. No nic, tyle by było właśnie z odpowiadania na wasze pytania. Tyle by było, cóż... A, właśnie, zapomniałem, bo tutaj też nie przeczytałem, a do końca nie wiem, czy to ma związane... Czy to jest też związane z tymi... z pytaniami, bo tutaj się też i epicki pusze, taktyczny oczywiście, się pyta, co z tym słotem, ja jestem już gotowy od miesiąca. Tutaj właśnie do końca nie wiem, czy on tutaj chciał zapytać. No dobrze, jednak... Albo dobra, już z nim, i z nimi, już z nimi sobie sam porozmawiam. Dobra, no to cóż, to byłoby na tyle z pytań. Dziękuję wam za 600 subskrypcji. Na pewno wam tego nie zapomnę, na pewno będę o tym dużo mówił, bo jakby nie mówić, wy współtworzycie ten kanał, ja przesyłam, wy odpowiadacie, przez co widzę, że naprawdę doceniacie to, co ja robię. Wszelkie uwagi, jakie wy dajecie, oczywiście zawsze czytam to, że na przykład nie odpowiadam, to nie znaczy, że tego nie czytam, a chyba że naprawdę coś się takiego wydarzy, że na przykład, nie wiem, zadajecie jakieś pytanie, ja do tej pory na nie nie odpowiedziałem, to możliwe, że po prostu go nie zauważyłem, albo je zauważyłem, a czasami nie chce mi się odpowiadać, ponieważ jeśli odpowiedziałem wcześniej już na takie pytanie pod tym filmem, a ktoś po prostu nie przeczytał, no to nie wiem, czy do końca jest sens czasami pisać tego samego, no ale najczęściej po prostu czytam pytania, w ogóle komentarze, tylko nie zawsze odpowiadam, ale staram się na bieżąco to robić. No to nic, to byłoby na tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie niż obejrzenie, bo na pewno tylko widzicie moją miniaturkę obecną na filmie. I cóż, byłoby na tyle. Dziękuję wam za 600 subskrypcji i kto wie, może za niedługo jako pierwszy film będzie z Joyseta, bo może z Star's Conquest, nie wiem, zobaczymy. Tak więc dziękuję wam za wysłuchanie, dziękuję wam za 600 subskrypcji. I do zobaczenia.